Siemanko, zapraszam na kolejny odcinek o tokarce, mini tokarce Vivor. W poprzednim odcinku walczyliśmy trochę z wrzecionem, przetaczaniem szczęk i tego typu rzeczy, a dziś kontynuujemy temat ustawień, regulacji i modyfikacji. Jeszcze jedna ważna kwestia. Jakie noże pasują do waszej tokarki? Co jakiś czas ta kwestia się powtarza. Nie potraficie sobie sami z tym tematem poradzić. Popełniacie błędy, na przykład mierzycie czasami tutaj tą szerokość. Wychodzi wam, tak jak w tym wypadku, 16 mm, więc uznajecie, że do tej tokarki można montować największe noże 16. Jest to nieprawda, jest to błędem, ponieważ musicie zmierzyć, jakie noże mieszczą się tutaj w imaku, tak, że są w osi waszego materiału. W tym celu mam taką stalkę, no oczywiście może być każdy inny nóż, płaskownik, coś w miarę o dokładnym wymiarze. No i wiem, że ten jest 8 na 8 mm. Łapię go sobie w imak. Na co najmniej dwie śruby i podjeżdżam do naszego materiału. Sprawdzam sobie, jaka jest średnica materiału, to powinien być w miarę dokładny, gładki wałek. Tutaj mamy 30 mm średnicę, czyli promień tego wałka to jest 15 mm. Teraz podjeżdżamy sobie naszym nożykiem pod materiał. Najlepiej, żeby ten płaskownik, prostokąt, który tutaj zamocujecie, był wyraźnie albo wyżej osi wałka, albo wyraźnie niżej osi wałka. Po prostu na oko, że spojrzycie i widzicie, że w tym wypadku ten nożyk jest niżej osi tego wałka. Podjeżdżam możliwie blisko, biorę sobie głębokościomierz i zachowując oczywiście kąt prosty, chodzi mi tutaj w tym momencie, żeby nie mierzyć pod skosem, mierzę sobie, ile jest różnicy. Załóżmy zatem, że na naszym głębokościomierzu wyszedł nam wymiar 17, od tych 17 odejmujemy sobie promień naszego wałka, czyli 15, zostaje nam 2 mm. Czyli to są te 2 mm, które brakują, żeby nasza stalka była w osi, co daje nam w sumie 10 mm. Czyli jest duża szansa, że tego typu składane noże, dziesiątki, będą tutaj pasować, być może bez żadnych podkładek. Chociaż już widzieliście na przykład w filmie o zgniecionej tokarce, że tam jakoś to było, nie wiem, może przerabiane, może fabrycznie tak byle jak zrobione, że fabryczne noże trzeba było zawsze podłożyć, już teraz nie pamiętam o ile, ale blaszkę zawsze trzeba było włożyć. Co więcej, teraz możecie sobie ułatwić pracę, jak już wiecie, jaki jest wymiar. Wiemy, że ten nożyk jest 8 i brakuje mu 2 mm, to można sobie go obrócić w tą stronę i zmierzyć tą wysokość od noża do tych sanek. I teraz jeżeli założę tutaj jakikolwiek nóż, to nie muszę gdzieś tam do konika podjeżdżać, zakładać kła i sprawdzać, czy nasz nóż jest w osi. Wystarczy, że zmierzę wysokość, ale pamiętajcie, że zawsze podczas tego pomiaru imak musi być zaciągnięty, a nóż musi być dokręcony, bo inaczej po prostu sami siebie oszukacie. No i teraz sprawdzam wysokość do płytki, czy nasz nóż jest w osi. No nie jest w osi, bo to są akurat noże 12 i wyszło mi, że mam 28 mm, więc musiałbym tutaj zastosować inny nóż. No jakiś tam może znajdę dziesiątkę jakąś, chyba powinienem jeszcze mieć. Tutaj jest jakaś dziesiątka. To mamy zablokowane. Tutaj sobie na razie tak prowizorycznie przykręcę, żeby tylko sprawdzić, ile muszę podłożyć ewentualnie, bo takie noże na płytkę lutowaną niestety trzeba będzie raczej podkładać. A, to są noże 8 na 8, a nie 10. Dobra, zaskoczyłem się. 24, czyli 2 mm blaszkę muszę podłożyć, jeżeli chcę coś przetoczyć. Zawsze trzeba mieć też na uwadze to, że te blaszki się ścisną, gdy dokręcimy. No i nasz nożyk wysuwamy oczywiście jak najmniej z imaka, tylko tyle, ile jest potrzebne. No coś tam udało się przetoczyć, powierzchnia nie jest najgorsza, aczkolwiek maszyna, tak jak zwykle te maszyny, sobie drży i zbyt wiele tutaj nie możemy poszaleć na niej. No ale przybierając takim mniejszym wiórem, całkiem fajnie to poszło. Ogólnie, gdy robimy małym wiórkiem, to powierzchnia wychodzi nawet całkiem przyzwoita. Zobaczmy sobie jeszcze ten stożek.
No z początku mamy tak setkę w plusie. No a tutaj z końca pół setki. No to na takim odcinku to nie jest zły wynik. Ogólnie gdy po pewnej pracy od wibracji łożyska się jeszcze ułożą, to warto jest sobie dokręcić z tyłu te nakrętki. Oczywiście jeżeli tutaj wszystko pracuje luźno. No i dobra, potoczone mamy. Został nam chyba tylko ten nieszczęsny konik. No i teraz jak ja mam ten konik ogarnąć? To jest zagadka. Mógłbym go ustawić normalnie tak jak jest, no ale to jest lipa, że on się opiera jedną krawędzią, żeby jakąś płaszczyzną się opierał. Jak ja go tutaj podłożę, podłożyłem taką blachę mosiężną, to ja mam tutaj różnicy z jakieś 4 mm, 3-4 mm między górą a dołem. No czyli mniej więcej tyle, ile ma ta blacha. Więc co, musiałbym tutaj sfrezować albo jedną część, albo drugą. 4 mm, to tutaj prawie nic mi nie zostanie, a jakby sfrezuję z tego, to tutaj gdzie jest pryzma zrobi się bardzo cienko. Jedyne co można zrobić w tej sytuacji, to tak, jeżeli ktoś ma dojścia, to zrobić sobie nową podstawę pod konik. A jeżeli ktoś nie ma dojść, no to wybrać tą podstawę tak, żeby maksymalnie płasko się opierało tutaj tą powierzchnię. Po prostu zebrać tą podstawę, wtedy konik nam siądzie w dół. Tutaj co prawda kącik się nie będzie zgadza, ale w tej chwili też się nie zgadza. Więc trzeba będzie na to uważać, żeby za każdym razem dopchnąć konik do tej pryzmy. No i oczywiście podłożyć konik w tym miejscu. Dosyć trudny temat. Bo że tak powiem, wykonywanie konika na zlecenie to za chwilę przekroczy wartość całej maszyny. Oczywiście standardowo między podstawą a konikiem mamy farbę, żeby to nas jeszcze bardziej oszukiwało. Tutaj w tych narożach trzeba to oczywiście usunąć. No nie wiem, mam trudny orzech do zgryzienia. Ze wszystkich dostępnych metod wybiorę chyba po prostu, że zbiorę tutaj część materiału, tak żeby to nie tarło krawędzią, bo już jest widać ślady, a to jest mało używana maszyna. I po prostu, żeby leżało to bardziej płasko. Tyle, ile uda mi się tutaj zrobić, tyle zrobię. No a reszta będzie musiała tak zostać jak jest. O nic na to więcej nie poradzę. Ja tego już bardziej nie będę poprawiał i tak jest dużo lepiej niż było. No na dzisiaj to musi być koniec dla mnie. Jest już pewnie trzecia w nocy, już nie będę tutaj siedział dłużej dzisiaj. No ale na pewno nasz konik teraz się obniży. Dobrze moi drodzy, pamiętajcie też o innych filmach, na przykład najnowszym filmie z kompilacją błędów i podsumowaniem zeszłego roku. A ja z tego miejsca zapraszam Was na najprawdopodobniej ostatni odcinek o tokarce Vivor, który już niedługo. Bo został nam właściwie ten konik i podsumowanie. Trzymajcie się, na razie, hej!